Witam wszystkich pasjonatów. Niektórzy z Was teraz sprawdzają, czy są na kanale Flowerfish. Widzicie inną twarz, jest to zrozumiałe, ale spokojnie, Darek szykuje dla Was nowe materiały odnośnie bojowników. Będą niebawem trafiać na nasz kanał, a w tym czasie jestem Adam i wprowadzę Was w świat melonów nową serią właśnie o tej tematyce. Wszystkie tematy, które poruszę, to właściwie odpowiedzi na Wasze pytania. Oczywiście wszystkie zostaną rozwinięte w następnych częściach tej serii. Literaż, temat, który zasługuje na oddzielny materiał. Lecz skupiając się na osobach początkujących, to powinny trzymać balony w zbiornikach powyżej 250 litrów. Trzeba wziąć pod uwagę wielkość wytrych oraz ilość, którą powinno się trzymać. Uważam, że między 4 a 5 sztuk to jest takie minimum. Są to ryby bardzo towarzyskie. Z własnych obserwacji, nawet w sklepie, widać różnice, gdy ryby są dwie, są dużo mniej aktywne, niż jak połączymy jakieś osobniki rano. Sprawiają wtedy wrażenie szczęśliwych tunelów. Są bardzo aktywne, pływają po zbiorniku. Podmiany wody powinny być regularne, na przykład co 7 dni, oraz tak zwane sytuacyjne, czyli na przykład jak woda zmętnieje, to wtedy natychmiastowo trzeba tą wodę podmienić. Wszystko tak naprawdę zależy od ilości ryb, litrażu, ilości roślin w zbiorniku. Każdy zbiornik dojrzewa inaczej, trzeba po prostu obserwować cały zbiornik i ryby, które w nim pływają. Ilość gronów oraz samopoczucie ryb może nam podpowiadać, czy zwiększyć ilość tej pomijanej wody, czy zostawić tak jak jest do tej pory. Filtracja dla welonów powinna być mega wydajna i nie mówię tutaj o mocy wylotu filtra, ale o jego pojemności na medię. Czym więcej zmieścimy do niego ceramiki, lawy, różnych mediów biologicznych, to po prostu lepiej. Filtry zewnętrzne, takie jak kaskady, kubełki czy sampy, mające możliwość regulacji mocy wylotu wody, będą najlepsze, ponieważ welon musi mieć spokojny ruch wody, zarazem mocny biologicznie. Ten temat również zostanie bardziej rozwinięty w kolejnych filmach. Jeśli chodzi o wodę, welony podobnie do bojowników mogą przystosować się do każdej wody, od miękkiej do twardej, wystarczy je bardzo dobrze zaklimatyzować, wspierając odpowiednimi preparatami uzdatniającymi oraz witaminowymi. Przy welonach również bardzo ważną rzeczą jest temperatura. Ryby, które mamy w ofercie, są z Tajlandii. Pływają tam w temperaturze między 27 a 30 stopni, trafiając do nas do sklepu mają zakres między 26 a 29 stopni. Zalecaną temperaturę, w której te ryby według nas są najbardziej aktywne i najlepiej się czują, to tak między 26 a 27 stopni. Oczywiście trzeba je stopniowo przyzwyczaić do tych niższych temperatur. Pokarm powinien być tonący, częściowo strawiony, dedykowany do welonów. Można urozmaicać dietę o warzywa i owoce. W tym temacie też więcej wypowiem się w kolejnych materiałach. Jeśli chodzi o rośliny, często słyszę, że nie mogą być z welonami, że tam welony wszystko niszczą. Nie jest to prawda. W pewnym sensie tak. Tak naprawdę czym więcej roślin, to w lepszej kondycji będzie nasz zbiornik oraz nasze ryby. Rośliny takie jak anubiasy, mikrozoria, bolbitisy, to są rośliny idealne dla welonów. Nie jest im łatwo uszkodzić te twarde liście oraz są to niesmaczne dla nich rośliny. Raz spróbują i dadzą sobie spokój. Mam nadzieję, że takie najważniejsze tematy tutaj są poruszone, mniej więcej jest określone jak to powinno wyglądać przy welonach. Kończąc, tak naprawdę zapraszam Was do zadawania pytań oraz propozycji tematów następnych filmów w komentarzach. Serdecznie pozdrawiam, cześć!